dniach 5 i 6 czerwca w Ukraińskim Katolickim Uniwersytecie na Ukrainie we Lwowie odbyła się międzynarodowa konferencja Parki Przemysłowe – Możliwości i Perspektywy Rozwoju Przemysłu. Konferencja zorganizowana została w ramach projektu Rozwój Przedsiębiorczości poprzez zwiększenie dostępności działek inwestycyjnych w mieście i gminie Lubaczów oraz renowacja zdegradowanych terenów w rejonie Jaworowskim i mieście Nowy Rozdu, realizowanego w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Partnerami projektu są Gmina Miejska Lubaczów, Gmina Lubaczów, Jaworowska Rada Rejonowa, Rada Miasta Nowy Rozdu, Instytut Rozwoju Regionalnego Lwów-Ukraina. Z polskiej strony głos zabrali m.in. Maria Magoń, burmistrz miasta Lubaczowa, Roman Trzaskalik, prezes Stowarzyszenia Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych. Nie współpracowali ze sobą. To jest dla nas wspólna szansa i myślę, że bardzo ważne jest, aby z tej szansy skorzystać. Szanowni Państwo, ja życzę Państwu, życzę prelegentom, uczestnikom takich mądrych obrad, rzeczowych obrad, abyśmy wszyscy z tej konferencji wyszli mocniej przygotowani i utwierdzeni w tym, że to, co rozpoczęliśmy, to, co robimy, jest potrzebne, konieczne, niezbędne dla obu narodów i będzie owocowało tym, iż przyjdą do nas inwestorzy. W jakim miejscu my się tu dzisiaj znajdujemy? Można powiedzieć, przez przypadek ta konferencja jest w murach Katolickiego Uniwersytetu Ukrainy. Apeluję, żeby dzisiaj już nie tylko mówić o parku przemysłowym, ale myśleć, mieć z tyłu głowy park technologiczny i naukowo-technologiczny. Żeby następnym tak przygotować park przemysłowy, żeby on był podwaliną dla parku już naukowo-technologicznego. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie parków przemysłowych jako narzędzi rozwoju gospodarczego na polsko-ukraińskich terenach przyrodniczych, określenie nowych możliwości rozwoju przemysłu i regionów oraz rozwój i pogłębienie współpracy między zakładami, inwestorami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami zajmującymi się problemami rozwoju gospodarczego oraz innymi stronami zainteresowanymi. To wsparcie, które Polska zrobiła dla Ukrainy, i dziękuję dla wszystkich Polaków. Takiego wsparcia nigdy jeszcze nie mieliśmy. I teraz sytuacja jest wyrównana w tym rodzaju, że odbyły się wybory prezydenta i już teraz Rosja nie może powiedzieć o tym, że nie mamy władz, które mogą prowadzić wszystko do tego, żeby można było zrobić w Ukrainie to, co marzyliśmy zrobić. W tej chwili chcemy przygotować 10 hektarów pod strefę ekonomiczną i to będzie przyczynkiem do tego, abyśmy mogli powołać, znaleźć ewentualnych inwestorów. Natomiast z Państwa strony jest trochę trudniejsze to zadanie, bo Wy macie również bardzo dużo zadań miękkich. Te zadania miękkie to tego typu konferencje, jak są dzisiaj, to są narady, to są spotkania, to są foldery, czyli to wszystko, co jest niezbędne, żeby promować projekt. Ale to, co jest najważniejsze, te tereny zdegradowane, czyli w powiecie jaworowskim, Posiarkowe i w Nowym Rozdole, czy my mówimy Nowy Rozdiu, one są naprawdę w stanie fatalnym. Myśmy przed podpisaniem umowy pojechali i zobaczyliśmy, na ile my poradzimy sobie z realizacją tego projektu. Nowy Rozdiu to są tereny, myśmy byli przerażeni. Dla nas to były prawie tereny jak tereny księżycowe, tak zdegradowane, że dla nas było to niepojętne, że można było coś takiego zostawić. Oprócz budynków bardzo zniszczonych, oprócz terenów bardzo zniszczonych przez siarkę, to jeszcze zrobiono wysypisko śmieci przy pięknym terenie, bo są tam dwa jeziora, które powstały właśnie posiarkowe. Ale jak rozmawialiśmy z merem, z panem Tuzem, to mówiliśmy, że to można wykorzystać, zrekultywować i iść w kierunku przygotowania tych terenów pod tereny rekreacyjne, bo one się naprawdę do tego nadają. Podobna sytuacja jest w powiecie jaworowskim.
Dlatego też uważam, że partnerzy muszą się bardzo zmobilizować, przygotować się bardzo mocno do tych zadań, aby w 2015 roku zakończyć projekt i się rozliczyć, bo nie będzie czasu na przedłużenie. To jest ostatni moment i w związku z tym tak pilnujemy. Ale patrząc na dzisiejszą konferencję, patrząc na zadania, które już Ukraina robi, to jestem naprawdę zadowolona, wierzę w to głęboko, że uda nam się zrealizować ten projekt. I jestem przekonana, że i Jaworów, i Nowy Rozdził, i tutaj Lwów zrobią wszystko, Kijów, bo to też zależy, zrobią wszystko, abyśmy spokojnie ten projekt zakończyli i zamknęli konferencją, tutaj również we Lwowie, kończącą te piękne projekty, bo co by nie mówił, piękne i duże, tak jak powiedziałam, na polskie złotówki to jest 17 milionów, z czego 10 milionów idzie na miasto i gminę Lubaczów, 7 milionów złotych idzie na Nowy Rozdził i na Jaworów i to są naprawdę duże pieniądze, więc można to wszystko zrobić i efekty pewnie w 2015 roku, jak się spotkamy, to podjedziemy do tych miejscowości i Państwo zobaczycie, co można było zrobić z czegoś, co było w stanie bardzo złym, a będzie przepięknie. Czego Państwu życzę.